Udostępnienie książki na licencji Creative Commons powoduje, że wszyscy mogą ją udostępniać dalej w internecie. Z perspektywy naukowca, którego dorobek naukowy, przede wszystkim publikacje, są systematycznie oceniane. Z jednej strony na poziomie lokalnym ocenia go uczelnia, potem mamy poziom krajowy, system awansów i grantów. Na takim poziomie bardzo istotne są przede wszystkim dwa czynniki. Jeden to jest liczba cytowań danej publikacji, a drugi to jest indeks Hirsha. Jest to liczba, która określa, jak dużo publikacji ma dany autor i jak wiele razy są one cytowane. I teraz mamy sytuację taką, że udostępniam swoją pracę na licencji Creative Commons i to nie tylko ja dbam o to, aby moja praca była publikowana, udostępniana w wielu miejscach, ale ona społecznie jest publikowana. W momencie, kiedy kilkadziesiąt tysięcy osób potencjalnie ma dostęp do naszej publikacji, a jeszcze więcej może ją w przyszłości ściągnąć, to ta publikacja może zostać przede wszystkim zacytowana, a po drugie, co jest bardzo istotne, kiedy udostępniamy ją w repozytoriach, udostępniamy ją w miejscach, które spełniają pewne protokoły archiwizacji danych, taka publikacja zacytowana jest widoczna na przykład w Google Scholar, to takiej podstawowej bazie dla naukowców z nauk humanistycznych i społecznych. Autorzy naukowi nie ukrywają, że bardzo dużo pozycji cytują przede wszystkim dlatego, że mogli do nich dotrzeć, a nie dlatego, że były dobre. I z jednej strony jest to brutalne, z drugiej strony pokazuje, jak świat nauki się zmienia i że autorzy sami powinni dbać o to, aby publikacje były udostępniane w taki sposób, aby nie tylko oni musieli o to dbać. Oczywiście oznacza to utratę kontroli nad dystrybucją, ale dla autora naukowego jest to tylko korzyść, a na pewno nie żadna strata. Mój doktorat został opublikowany w formie klasycznej, czyli drukowanej, czyli taka książka, którą można dostać w bibliotece, można ją kupić w księgarni, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, że wydawnictwo udostępniło od razu tego samego dnia plik PDF. Został udostępniony w repozytorium uczelnianym. Ja postarałem się o to, aby był również w Google Books, aby był dostępny na moim blogu, aby był dostępny na serwisach typu Script. Książkę naukową czyta się wyrywkami, czyta się poszczególne rozdziały, także można założyć, że jedno ściągnięcie książki to jest jeden potencjalny czytelnik. Jeżeli w ciągu prawie roku, 9 miesięcy, książkę tylko z kilku serwisów, które monitoruje, ściągnęło 10 tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy przejrzanych stron w Google Books, no to jest to dla mnie jako autora bardzo zadowalająca liczba. Oprócz krytyki, propozycji współpracy uzyskałem tak naprawdę bardzo dużo kontaktów. Kontaktów, które wykorzystam w dalszej pracy naukowej, bo jeżeli ktoś przeczytał moją książkę, dotarł do interesujących fragmentów, to bardzo często ze mną się kontaktuje. Moja publikacja jest niszowa, jeśli chodzi o druk, bo tutaj została opublikowana w 200 egzemplarzach i pojawia się pytanie, czy to pomogło sprzedaży książki. Tak, pomogło. Pierwszego dnia już maile do wydawnictwa zostało zasypane mailami z pytaniem o zakup pozycji papierowych. Wydawnictwa nie udostępniają publikacji w taki sposób przyjazny dla autora, dlatego że najczęściej nie wiedzą, że mogą to zrobić, a autorzy są nieświadomi, że mogą o to poprosić.